Miłośnicy pojazdów militarnych po raz szósty zjechali do Trzebieży, by podzielić się swoimi pasjami i sprawić frajdę innym. Każdego roku na zlocie coś szczególnego przykuwa uwagę. I tym razem zaprezentowały się auta, każde ze swoją historią, ale też pojawił się pojazd szczególnie oblegany. Pojazd oblegany głównie przez najmłodszych, ale i starsi nie mogli przejść obojętnie. Haubica samobieżna, która wyglądem przypomina czołg, przyjechała z Bornego Sulinowa. Osiąga zawrotną prędkość do 70 km na godzinę. W Trzebieży nie pokazała, na co ją stać, tutaj tylko cieszyła oczy. Od czołgu różni ją dosyć sporo rzeczy. Pierwsze to masa zredukowana do 15,5 tony, ale przez to może pływać. Normalnie unosi się na wodzie. Kaliber 122 mm, więc na lata 70, no to był potężny kaliber. Strzałów 8 na minutę i donośność z odpowiednią łuską do 21 km. Obecność haubicy nie przyćmiła innych pojazdów. To, co w nich ujmuje, to historia. Każde gdzieś służyło, a ich obecni właściciele wkładają wiele serca, by je odrestaurować i przywrócić im dawny blask. Poza tą haubicą jest ZIŁ 127. To jest taki duży, potężny samochód. No, Star 266, no, które już niestety wojsku już nie jeżdżą, a były zawsze, one się zawsze sprawdzały. No i motocykle. No, motocykle zawsze budzą taką sensację i największe zainteresowanie. Auta autami, ale militaria to też bogactwo mundurów. Takie zloty to niepowtarzalna okazja, by być świadkiem bratania się wrogich armii. Może nie dosłownie, bo miłośnicy militariów nie spotykają się zawodowo. To amatorzy, którzy się bawią i wyglądają widowiskowo. W moim zestawie jest ten mundur akurat. To jest piechoty morskiej, bardzo rzadki. Rzadko go spotkać. Po prostu sobie dokupuję oznaczenia i szanuję ten mundur, jaki był. Drugi mam mundur zwykły, polowy, polski, generalski. Zloty miłośników militariów to zdecydowanie męska pasja, ale coraz częściej można na nich spotkać kobiety. Wciągają ich mężowie, ojcowie, narzeczeni. Potem same wsiąkają na dobre. Mam mundur radziecki, właśnie niemiecki, z tym, że radzieckie się stały bardzo popularne, że tak powiem, łatwiej jest je zdobyć. No taki jest jedyny na zlotach, więc to tak bardziej w tą stronę, żeby się wyróżniać, o tak. Szersza relacja z szóstego już zlotu miłośników pojazdów militarnych w Trzebieży już wkrótce na naszej antenie.